Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. W tym roku możemy się cieszyć prawdziwą polską jesienią. Niemal codziennie możemy obserwować piękny spektakl promieni słonecznych oraz delektować się spacerem wśród żółtych, rudych, czerwonych, pomarańczowych liści. Z przyjemnością wychodzimy do ogrodu z kawą, ale przy okazji warto trochę popracować. W dzisiejszym wideo opowiem, co zamierzam zrobić w ogrodzie w listopadzie. Dzisiaj mam 31 październik. Zobaczcie, jak pięknie, jest 15 stopni, ale to szybko się może zmienić. Zapraszam. Przede wszystkim możemy wykonać wszystkie te prace, których nie zdążyliśmy w październiku. U mnie są to m.in. sadzenie tulipanów, przesadzanie i rozmnażanie bylin. Jeżeli mówimy o sadzeniu tulipanów, to większość posadziłam w październiku, ale trochę mi zabrakło, więc czekam na przesyłkę. A poza tym nie miałam serducha, żeby pozbyć się kwitnących jeszcze w październiku rudbeki, szczególnie w odmianie Cherokee Sunset. Niektóre pojemniki po roślinach są też puste, więc zasadzę tulipany i inne cebulowe na tak zwaną lasagne. W tym roku przekopałam jedną dużą rabatę i zamierzam na niej zasadzić byliny. Niestety ilość obowiązków zawodowych mnie pokonała, więc pierwszy tydzień listopada to czas na przesadzanie i rozmnażanie bylin. Przy czym zamierzam świeżo posadzone byliny przykryć drobną korą lub liśćmi. Tutaj będę obserwowała pogodę. Jeżeli będzie tak ciepło jak teraz, no to jest za wcześnie na przykrywanie, ale cały czas musimy te nasze przesadzone byliny i rośliny podlewać. Pamiętajmy, nie przykrywajmy za wcześnie. Rośliny muszą się przyzwyczaić do chłodów i potrzebują około 6 do 8 tygodni na ukorzenienie się. Można sadzić jeszcze róże i drzewa oraz krzewy owocowe z tak zwanym gołym korzeniem. Warto to zrobić jesienią, wiosną już fajnie się przyjmą i ruszą pełną parą. Oczywiście możemy ten zabieg wykonać też wiosną. Jesień to u mnie bardzo sucha pora roku, więc podlewam rośliny zimozielone. Bukszpany, rododendrony, laurowiśnie oraz inne gatunki iglaste oraz byliny zimozielone, tak jak bergenie, żurawki i runianki. Kolejny wielki punkt w rozpisce listopadowej dotyczy sprzątania. Przycinam większość bylin do zera. Wiosną będzie mniej pracy. Zostawiam tylko te ładnie wyglądające, czyli rozchodniki, jeżówki oraz trawy ozdobne. Często pytacie o werbenę patagońską. Ja moją wyrywam. Tak, wyrywam z korzeniami. Co roku w maju wypuszczają takie ilości, że muszę ją wyrywać i kompostować. Traktuję ją jako chwast. Oczywiście dzielę się też ze znajomymi. Wiem, że część osób zostawia i przycina przekwitłe kwiatostany. Ja lubię, jak kwitnie później, od sierpnia do listopada. W czerwcu i w maju jest dużo innych kwiatów w moim ogrodzie. A co z liśćmi? Liście na rabatach zostawiam do wiosny. Same się rozłożą. Przyroda nie lubi zbyt dużego porządku. Wyjątkiem są liście magnolii, która tutaj pięknie się za mną przebarwiła, bo one się długo rozkładają, więc je kompostuję. Nie zostawiamy też liści porażonych chorobami na rabata. Te dokładnie zbieramy, żeby te patogeny, które są na tych liściach, nie dostawały się do gleby i żeby nie powodowały chorób w kolejnym sezonie. A co robimy z trawami ozdobnymi? Trawy ozdobne związujemy w snopki. Chroni to rośliny przed nadmiarem wilgoci. Jeżeli mieszkamy w wilgotniejszych częściach Polski, wokół usypujemy kopczyk z kory. Ja tego nie robię. Jedyny wyjątek to na pewno będzie trawa pampasowa, ponieważ jest młoda i dość wrażliwa na niekorzystne warunki pogodowe. Usypuję też kopczyki z ziemi przy różach, ale dopiero wtedy, gdy nastąpi konkretne ochłodzenie. Przez konkretne ochłodzenie mam na myśli minus 3, minus 5. Warto już teraz zaopatrzyć się w centrach ogrodniczych lub przez internet w korę, kompost, włókninę ziemową, żeby później, jak zapowiadają większe przymrozki, nie szukać i się nie denerwować. W tym roku zapisałam sobie w kalendarzu informację: nie zapomnij przykryć glicyni. W poprzednim roku zapomniałam, no i jedna z moich glicyni niestety nie odbiła.
koniecznie okryję matą słomianą róże pnące i obsypię powojniki na pergoli. Są to rośliny posadzone w tym roku i jeszcze w miejscu bardzo wiecznym, więc to jest taki eksperyment. Zapraszam na wiosenne wideo, w którym obsadzamy tą właśnie pergolę. Ważne, nie używamy do przykrywania folii, ponieważ rośliny mogą się pod nią zaparzyć, a tego nie chcemy. Iglaki o wąskim pokroju, takie jak jałowce, tuje, warto okręcić sznurkiem, żeby zapobiec wyłamaniu się gałązek pod ciężarem mokrego śniegu, o ile taki będzie. A jakie prace warto wykonać na trawniku? Żeby się cieszyć pięknym trawnikiem, warto poświęcić mu trochę czasu. Przede wszystkim wykonujemy ostatnie korzenie, jeżeli mamy taką jesień jak w tym roku, bo trawa nadal rośnie. Pamiętajmy jednak, by ustawić ostrze kosiarki wyżej niż w sezonie. Przy okazji zbieramy część zalegających liści na trawniku. Nie możemy ich tam zostawiać. Ja jeszcze lubię, jak już wszystko posprzątam na rabatach, lubię przyciąć obrzeża rabat. Lubię, jak wyglądają na zimę porządnie, bo to właśnie głównie trawa i rośliny zimozielone plus tużyce powodują, że ten ogród wygląda nawet zimą ładnie. To już wszystko w tym wideo. W okresie jesienno-zimowym nie będzie wideo dwa razy w tygodniu, ale od czasu do czasu. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji, żeby na bieżąco dostawać powiadomienia o nowych filmach. Jesień i zima to dobry czas na planowanie kolejnego sezonu. Jeśli lubicie bylinowe ogrody, to zachęcam do oglądania moich wideo z wiosny i lata. Szczególnie zachęcam do spacerów po ogrodzie, po moim ogrodzie, a przy okazji można sobie wypisać byliny lub rośliny, które Was zafascynowały i być może wprowadzicie je wiosną do swojego ogrodu. Zapraszam na Facebooka i na Instagrama Mój Mały Eden.